Witam ponownie ludzi z katu, znowu ja Bungamy. Kontynuujemy naszą przygodę z Resident Evil 2. Let's go! Wchodzimy na dół. Co tam się będzie działo? Zobaczymy! Looks like it leads underground. Aha. Słuszne spostrzeżenie, Claire. Hey Marvin! Guess what? I think I found a way out! Chyba Marvin... Marvin, come on. No bueno. Let's go. O kurwa. Jednak żyje. Wow. Are you okay? No, I just go. Save yourself. Come on, it's bad. We gotta get you to hospital. Please, now. Claire. We both know how this is going to end. Get out of the city. I can't just leave you here. Claire, please, go. Do this for me. Okay. Właśnie, Claire wygląda w tym stroju jak Lara Croft. Thank you. Również przypomina mi wyglądem postać z siódemki Residenta. Dziwne to jest. Może nie pamiętam po prostu, jak te postaci wyglądały. Chyba tak. No dobra, jesteśmy. Kolejna kryjówka. My dosłownie przed chwilą save'owaliśmy, więc... Będziemy tego robić drugi raz. O, dodatkowe save'y nawet, świetnie. Jeden save, wow. Ależ ty grasz groszczodra jesteś? Kampelusz Indiana Jones? Czy coś tu jeszcze jest? Nie, to wszystko. No dobra, schodzimy na dół. Winda. Do windy. Mam nadzieję, że nie jesteście. Jeżeli na mnie, że się raczę. Ciepłymi napojami. Postaram się nie siorbać za bardzo. Tutaj jest droga. Ale co jest na dole? Najpierw zobaczmy. Może jakaś amunicja się nam trafi? Dodatkowa? Nie pogardziłbym dodatkowym ammo. Granat ręczny. No proszę. I... wygląda jak magazynek przedłużony. Albo tłumik. Tłumik! Że... No, nie mam czym tego otworzyć na pewno. No, dokładnie. Drzwi zamknięte. Dobra, czyli tutaj wiemy, żeby wrócić, jak będziemy mieli klucz do gabloty jakiś. Abyśmy o tym nie zapomnieli. No i dobra, to jedyna droga tędy prowadzi w takim razie. O nie, czyżby liker kolejny? Bo to mi granatnik na skubańca. Właśnie, Claire, głośniej się zachowuj. Po co być cicho w tej sytuacji? Żebyś, kurde, wiedziała na 100%, że... Zwykle tutaj żywe istoty, żywe, są agresywne. Coś na tym korytarzu jest do podniesienia. Czy my coś przegapiliśmy tu? Łazienie w kółko moja albo na czynność. Kurde, no nie widzę. Dobra, mam nadzieję, że czegoś nie przegapiłem. Albo tak było. Co jest za tym? Won't budge. Hello? Hey. It's okay. I won't hurt you, I promise. Do you need help? Here, you can take my hand. Sorry, I can't understand you. You need help. Why? He's right behind you. What? Przerąbane. Aha. Oh my god. O Boże.
Ja sugeruję ucieczkę. To tak naprawdę. Raz, dwa. Tuptamy. Raz, dwa. To nie jest żart właśnie. Okej. No mamy pierwszego bossa, ludzie. Pierwszy boss na naszej drodze. W Resident Evil tutaj na YouTubie. Zaraz mu pokażemy, kto tutaj rządzi. Oczywiście od razu widać, gdzie trzeba strzelać w oko, które jest dosyć rzucające się w oczy. Dobrze, że mamy sporo amunicji, pistoletu, co? 38 pocisków? Myślę, że wystarczy. Mamy też oczywiście granatniki. Okej, okay, weźmiemy sobie to. Mamy też med na szczęście. Kolejny granat. I amunicji więcej. Ile w sumie? 52 pociski? Wsiądziemy. Okej. Okay. Uuu, jest blisko nas. Jest blisko nas. Pokaż oko. Kolega, ciężko będzie go trafić. Ja sobie naprawdę nie wyobrażam, jak ludzie grając na konsolach są w stanie takie precyzyjne strzały oddawać. Jak ja próbuję grać w coś na konsoli, to zawsze to jest porażka. Słownie. Kurde. Złapał nas za głowę, to może zaboleć. Na szczęście mam nóż. Prosto w gałę. No i masz. No i masz. Strzał celny. Dobra, kilka strzałów celnych oddaliśmy w to oko. Niestety wybrałem niedobry kierunek ucieczki. Okej, on jest naprawdę zły w tym momencie. Staram się. O, znowu zły kierunek ucieczki. Może nie jest tak źle. 38 pocisków jeszcze. Nie w tą stronę, panie Mungo. Ludzie. Hol. No, znowu, ale mam granat kolejny. Tak się składa. Dwa razy nas złapał, ale jeszcze nam życie nie odebrał. No, właśnie przydatność tych przedmiotów. Dobra. Teraz zostaliśmy. A, amunicja, no proszę. Jaki mamy status? Bezpieczny. No, czas na użycie ateczki. No, jeszcze więcej medów. Zielone. Uff, to było bliskie. To było bliskie. No, zapraszam. Ciężko mi w to oko trafić. Prawda. No, teraz w głowę możemy strzelać. Oj, na pewno. Jeszcze jakbym celnie to robił, bym był dumny z siebie. No, ale wiecie. Nie można mieć wszystkiego. Dobra, chyba koniec tej sekwencji. Teraz znowu w oko. Raczej. Można by pomyśleć, że w te beczki można strzelić, ale niestety tak nie jest. Tak na zaś mówię. Mam oczywiście jeszcze granatnik, ludzie, jakby się na amunicja skończyła. Właściwie debatuję już ze sobą. Zastanawiam się bardzo mocno nad zaczęciem używania tego granatnika. Nie wiem, czy mam jeszcze jakieś granaty. Nie mam. Cholera, on tak idealnie zasłania to oko czasami. W momencie, kiedy próbuję strzelić, teraz była dobra okazja. To może zająć dużo więcej czasu niż myślałem, że zajmie. Dobra, trafiliśmy go, ale sami oberwaliśmy. To było zbyt chciwe z mojej strony. Dla bezpieczeństwa połączymy to i to i użyjemy od razu. Żebyśmy tutaj nie stracili progresu. O.
dwa, więc jeden strzał. No zapraszam, zapraszam. Aha, dobra, znowu w głowę. Możemy strzelać? Znowu w oko. A, troszeczkę granatnika zużyję. Zapraszam, zapraszam. Jeden strzał. Drugi. Cholera, no. Nie mogę znaleźć momentu dobrego do strzelania do niego. Cała szybki jest koniec. Chyba się wkurzył na mnie już. Teraz pewnie była okazja. O, znowu była. Już było blisko, był za blisko mnie. Za blisko. O, teraz niecelny strzał, pięknie. Jezus, jak on się miota. Nie wiem, może kurze, jeszcze jeden pocisk granatnika wyślemy w jego kierunku. O, porwał nas, ale mamy granat. O, i po nim. Dobra. Mogło pójść to dużo lepiej. Dużo zasobów zużyliśmy, no ale... Trudno się mówi. Nie ma odwrotu. No właśnie. O kurwa. Everything's fine. I just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom? Your mom is down here? I think so. I hope so. Yeah. Of course. I'll help you. No, dziękuję. Ja, wszystko zebraliśmy. 7 pocisków do... O, granatnika. Ile mieliśmy? Ponad 50? Amunicji do pistoletu? Trochę bolesne. Poczekaj, mała dziewczynko. Amunicja. I znajdki. Coś tu jeszcze jest. Do zebrania. Pytanie tylko co... O, zioła. Okej. Okay. Wszystko? To wszystko. Idziemy za to. Dokąd nas prowadzisz, co? Jaki masz plan? Możemy tego użyć. Okej. It won't move. Mhm. You got it! Wow, okej. Idziemy dalej. So, what's your mom like? She works in Umbrella. Uh-oh. Umbrella to cudowna korporacja. That big pharmaceutical company? My mom's always at work. I don't get to see her much. Well, hopefully you'll get to see her again soon. No dobra. Pierwszy boss załatwiony. Możemy zapisać grę nawet. O, świetnie. Idealnie. Idealny moment. Worked with my mom, but he's gone. Wow. Both of my parents are gone. It's just me and my brother. Oh, I'm sorry. Don't be. It means we've got something in common, and that's a good thing, right? Dobra. Muszę zapisać grę.
Teraz tak. Wajmy. Czerwone zioło z zielonym. Zmieszajmy. Będziemy mieli w zapasie leczenie dla nas i zapiszmy grę. Tutaj. Świetnie. Idziemy dalej. Najwięcej rzeczy do zdobycia nie ma. To jest automat parkingowy. Mamy kartę oczywiście. Damn it. Need a key card. Here, come help. And you're sure this is the way? This is how my mom took me last time. Sherry? I've been looking everywhere for you, Sherry. Brave little girl to leave your house in the middle of this mess. On the ground, hands behind your head. You can't be serious. On the ground, now. Sherry, tie your hands. Why are you doing this? Shut up. Tie. Okay then. You tie her up now, or she dies. What's this all about? Child endangerment, for starters. Sherry, come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. You hurt her, I swear to God, my brother is Starson, I will fuck. Sherry, get over here. What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now or say goodbye to Claire. Okay, okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely. Don't listen to him, he's full of shit. Stop hurting her, please! Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! Let me go! He'll get you, you fucker! Stay safe, Sherry. No dobra, mam uzyskać kartę magnetyczną do garażu. No dobra, szukajmy karty magnetycznej do garażu. Sapkowski porwał, mam małą dziewczynkę, musimy ją uratować! Klucz jest potrzebny. Mam takiego klucza. To jest wewnątrz, jakieś szafki, okej, okay. I winda. Winda bezpośrednio do tego między komentanta. Korzystanie z wymaga zgody. Okej. Nie, nie mogę jej użyć. Kurde. O, mam mapę. Na tym korytarzu coś jest? A. Recon Monthly Chariots. Do wszystkich bohaterów z Recon City. Kto w naszym zacnym mieście jest najsroższym, lecz cieszącym się powszechnym szacunkiem obywatelem? Odpowiedź powinna być oczywista. Tak, chodzi o komendanta policji, Briana Ironsa. Drżą przed nim przestępcy i jest surowym ojcem kochającym nas, grzecznych mieszkańców. Co to jest za bełkot? Bardzo, bardzo fajny gość tego pana. No, bardzo fajny gość tego faceta. Mhm, tak.
A, czyli tam raczej niewiele zdobędziemy. Na samym garażu. Moglibyśmy zapisać grę, ale troszeczkę wydaje mi się, że to jest wcześnie. Jeszcze nie sejwujmy. Zeksplorujmy to miejsce najpierw. Strzelnica. Przemysł do utylizacji. Klucz do pojazdu patrolowego 7439. Szczegóły. Zagięty klucz. Nie nadaje się już do użytku, ale nadal umożliwia otwarcie drzwi i bagażnika. Samochodu przy użyciu przycisków. Okej. Okay. Wyjrzyjmy skrzynię. Tu mamy co? Klucz, co? Jest. Są kolejne drzwi, których nie możemy otworzyć na razie. Nie mam miejsca, tylko mam 4 sloty. Jakaś amunicja? Cokolwiek? Jest. 8 pocisków, w sumie 9 mamy. Dobra, to mnie cieszy. I to wszystko tutaj. Będziemy musieli się wrócić, niestety. Wiadomość od pana Chopa. To jest informacja, żeby strzelać od takich figurek Chopa. Nie udało mi się wszystkich znaleźć, może w tym ranie nam uda. Czy możemy iść tędy? Nie, zamknięte. Tutaj nic. Dobra, to zostaje nam tylko ta część korytarza. O, jest. Ile mamy amunicji? 9. 2 na 1. Zniknął. Nie widzę go tutaj. Pewnie wszystkie są tam. Bieskie zioło, okej. Okay. Bieskie zioło oczywiście leczy z zatrucia, tak jak w oryginale. Mamy jednego. Minimum jednego. Czy to jest ten, którego widzieliśmy na ścianie? Psy konsumuje w jednym pieskim. Moglibyśmy go ominąć, zastanawiam się nad tym. Chyba do niego strzelę. O, jeden strzał wystarczył, okej. Okay. To jest nowość dla mnie. To jest drugi. Może bezpośrednie trafienie zabije na raz. O, to był błąd, że czekałem tak długo z reloadem. O, nie. No, pierwszy błąd dzisiaj. Wszystkie. 2 strzały, 3 strzały poszły. A, jest pusto. Prawnie coś jest. Ile mam miejsca w ekwipunku? 300 to jeszcze. W psiarni, przepraszam, nie w pralni. Oczywiście. Ja to wszystko. Nie ma tutaj nic. Dwa miejsca, ludzie. Wiecie, jak to się kończy zwykle. Warto byłoby mieć tych miejsc więcej, więc szybko zejdziemy do kryjówki naszej. Cholera, że nas ugryzł. Niepokojący stan mamy już. Skubaniec. A, możemy użyć od razu tego klucza przecież. I otworzyć samochód. Zapomniałem o tym na śmierć. Najlepszy pistolet. JMB HP3. Świetnie. Claire, masz upgrade teraz.
Mam nadzieję, że mnie nic nie zaatakuje. Zejdźmy na dół. Dobra, i schowajmy. Bieskie zioła, to. To już nam się nie przyda. I to ono, bo mamy lepszy pistolet. Z paskudnie wyglądającym celownikiem raz laserowym. Trzy tusze. Trzy tusze, jesteśmy odrobinie ranni. Jak my tutaj stoimy z... trochę pocisków byśmy mogli wykraftować, ale jeszcze tego nie zrobię. Mamy jeden spray leczniczy, jeszcze w zapasową mieszankę ziół. I do eksploracji mamy psiarnię. Dalej. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że to nas coś nie zemści, bo to trochę to jest chciwe, co robimy teraz, że jeszcze nie save'ujemy. Ale im więcej save'ów, tym lepiej. A, tu się nic nie pojawiło. Ja mam dwa trupy. Stąd wszystko zebraliśmy, to teraz dalej zobaczmy. Ja mam solidne przeczucie, że jednak ten, którego widzieliśmy na korytarzu, gdzieś tu będzie. Z tej strony nic. Nic. Pusto. Ho. Może wyczyszczone to miejsce jest. Pustnice, co? Pustnice z zombie. Mamy nóż. Albo coś w tym stylu, nie. Zioła. Weźmy je sobie. Ten zombie, kurde ludzie, wstanie na stół. Tego zabić. Ile mam amunicji, nie zawinę. You asshole. Kurde, panikuję i podłuję przez to. Krysta. What the hell? Czy wy to widzicie, ludzie? Nie wiem, czy ktoś liczy z was, ile strzałów poszło. Chyba z dwa niecelne były, ale jednak. Parda bez sztuki, co? Okej, okay. Karaluchy? Pusto. Pusto. Flashbang. Zdecydowanie się schowamy. Może ten pistolet jest mniej skuteczny? Naprawdę nie wiem, ile strzałów poszło w jego łeb, ale... obstawiam, że ponad 7. Ej, proszę cię, nie ugryź mnie. Nic nie ma ten zombiak. Trupa. Ma klucz. O! Oczywiście. To wszystko? To wszystko. Spadałem z tej kostnicy. Tutaj coś leży. No, złotka jakaś.
Tak sobie zwłok. Imię i nazwisko Justin Hanson. Mężczyzna biały, 39 lat. Ciało zostało znalezione w celi więziennej przez członka personelu. Dłonie są nadal mocno zacięte w związku ze stężeniem pośmiertnym, które powinno wkrótce ustąpić. Prawdopodobnie zmarł zaraz po zgaszeniu świateł. Zmarły był znanym, wielokrotnie karanym kleptomanem. Trudno uwierzyć, ale kradł nawet w więzieniu. Jest to jednak zgodne z wydaną diagnozą kliniczną. Okej. Ja się tak zastanawiam, czy kleptoman powinien być w więzieniu, czy raczej w zakładzie psychiatrycznym? Bo... z choroba psychiczna, nie? No, mam klucz. Który gdzie pasuje? Tu. Tutaj nie możemy wejść. I możliwe, że w strzelnicy. Do strzelnicy może być to klucz dobry. Ale pusto. Ale słyszę jakieś dźwięki podejrzane, gdzie? Bądźmy ostrożni. Oho! Widzicie, i teraz tak. My tu będziemy musieli jeszcze raz wejść. O, strzelam. Znowu to zrobiłem. Nie czekałem na reload. Za długo czekałem na reload właściwie. Powiedzcie mi, że on już padnie. Może. Okej. Ło! Okej. Możemy jeszcze kostnicy zwiedzić. Aha. Dobra. Nie ma czasu za długo. Użyjmy tego klucza, zanim one wywalą tamte drzwi, gdzie do mnie dorwą. Zioła. Coś jeszcze? Tutaj coś jest. Rolka filmu. I to chyba wszystko, nie? Spadamy. Uhuhu. Nara. Okej, okay, dwa pociski nam zostały. Idziemy zasejwować grę. Zdecydowanie. To było... jak na mój głos zbyt... zbyt blisko było. Porażki. Okej. Okay. Mamy rolki filmu, będziemy mogli ją wywołać. Czerwone zioło? Okej. Okay. Flashbang i zero amunicji. Możemy zrobić amunicję na szczęście. Mam czerwone zioła. Jakieś zielone jeszcze są? Nie. Powoli się nam zasoby kończą. Zwłaszcza jeżeli chodzi o leczenie. Sejwik. Sejwik musi być. Tutaj. Okej, ludzie. I tutaj skończymy naszą przygodę z tym odcinkiem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak zwykle zapraszam na moje social media. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, co robię, nie chcecie przegapić rzeczy, jakie są streamy i tak dalej, co będziemy grali. Więc Instagram, Twitch, Instagram, ten Bungo21, Facebook Bungo21 i Twitch TV Bungo21. Trzymajcie się, ludzie. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Beranoc.